różnej sytuacji, Pan Jezus pragnie nam dawać łaski swoje. W imieniu Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Duchu Święty, który świecasz w serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolność, aby ta nauka była dla nas pożytkiem na czystym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Proszę.
pustelnią przed przybyłowie? Na kłodzie siedział. Cóż takiego gadaliście z nim? Stało się co? Jak już tak koniecznie chcecie, to wam wszystko powiem. Idziemy z Walentową do miasta mieliśmy iść. Patrzę, a tu was siedzi, jak ten sen, nikogo nie widzi. Myślałam, Boże, odpuść, że się zbił. Gęba u niego jak nieboszka, młynarz na skałę wygania, powiada. Boże, Boże! Pewnie, że to ciężko, ale rana boska, ostańcie z Bogiem. Kumo, nie odchodźcie, lecz poradźcie, co powiecie o stanie sieroty. Wasz przydział to się naradzicie. Matulu, co z nami będzie? Nie wiem, córeczko. Znamy już tę nowinę. Skąd? Kto nam powiedział? Marcinowa wszystko nam opowiedziała. O czym? Że młynarz na sobą wygania. Takie głupstwo. Więc nieprawda, zaraz myślała. Prawda, nieprawda, to nie ma znaczenia. Ba, jakie nas szczęście spotyka. Gości do nas przyjdzie. Kiedy gościsz w naszym
Mnie się wciąż w głowie nie może pomieścić, za co nas takie błogosławieństwo spotkało. Matulu, tatu, a co tu takiego? Gdzie? W skrzyni krowy.